Jezus naszą jedyną szansą. Jezus. Imię Jezus Chrystus. Miejsce zamieszkania Nazaret. Miejsce urodzenia Betlejem. Wiek 30 lat. Zawód cieśla oraz wędrujący kaznodzieja. Znaki szczególne, nieprzeciętna osobowość. Oskarżenie, twierdził, że jest Synem Bożym. Oskarżyciele, Fakultet Teologiczny Jerozolimy. Wyrok, śmierć przez ukrzyżowanie. Notatki z rozprawy sądowej. Wydarzenia mające miejsce w 33 roku naszej ery. Piłat, prokurator prowincji Judea, przepytywał Jezusa podczas przesłuchania, mówiąc: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. Ukrzyżowanie. Po ubiczowaniu Jezusa Piłat oddał go oprawcom. Nastąpił rytuał wyśmiewania. Jezusowi włożono na głowę cierniową koronę. Długie kolce wbijały się w jego ciało. Uderzano go trzciną. Krwawiący Jezus stał przed swoimi katami. Szydząc z niego, ubrano go w purpurowy płaszcz i oddawano mu pokłon. Wszystko z dozą jawnego cynizmu. Następnie klękano przed nim i wyśmiewano go, mówiąc: niech żyje król żydowski. Zaprawdę ten był Synem Bożym. W czasie drogi na miejsce skazania z powodu wycieńczenia Jezusa przymuszono pewnego człowieka, aby niósł jego krzyż. Potem nastąpiło ukrzyżowanie. Przybijano nagie ciało skazańca gwoździami do belki leżącej na ziemi. Następnie zawieszono go na 3-metrowym krzyżu. Niektórzy z obserwatorów patrzyli oszołomieni, na twarzach innych wymalowana była jedynie nienawiść. Nastała zupełna ciemność i niesamowita cisza. 3 długie godziny ciemności. Około 3 godziny po południu rozległ się okrzyk z krzyża: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Potem Jezus zawołał: wykonało się. Nastąpiła śmierć, krótko po tym zatrzęsła się ziemia. Zaczęły dziać się tajemnicze zjawiska. Nastąpiło silne trzęsienie ziemi, pękały skały. Przestraszony setnik, ujrzawszy, co się stało, widząc śmierć Jezusa, zawołał: zaprawdę ten był Synem Bożym. Jezus nie został pokonany przez śmierć. 3 dni później następuje nowe wydarzenie. Staje się rzecz niezwykła. W tamtym czasie Jerozolima była poruszana komunikatami. Jerozolima jest w szoku. Zabity Jezus żyje. Apostołowie i jego uczniowie widzieli go po 3 dniach. Później 500 ludzi potwierdziło, że widziało go żywego po ukrzyżowaniu. Czy nie była to przypadkiem śmierć kliniczna? Skandal, zamieniono chyba ciała. Straż przekupiona. Uwaga, zachować w tej sprawie całkowite milczenie. Moje dni są policzone, lecz moje życie należy do Jezusa, ponieważ On zmartwychwstał. Ja będę żył z Nim. Grób nie oznacza dla mnie końca. Kim jest ten Jezus? Miasto zostało poruszone. Na ulicach Jerozolimy słychać ciche szepty. Czy sędziowie się nie pomylili? Dlaczego Jezus musiał w ogóle umrzeć? Dlaczego? Dlaczego przywódcy dopuścili do tego, aby przybito go do krzyża? Jedno było jasne.
Lud w zasadzie popierał Jezusa. Gdyby miał prawo głosu, Jezus zostałby ich człowiekiem. W końcu było go stać na to, aby stawić czoła rzymskiemu okupantowi. Jednak wtedy przebiegło wszystko inaczej, całkowicie inaczej. Pogłoski o nauczycielu Jezusie. Od wielu dni tematem numer jeden był Jezus. Liczba tych, którzy oficjalnie przyznawali się do Niego, zwiększała się. W obawie przed szpiegami spotykali się w ukryciu, za zamkniętymi drzwiami. Twierdzili oni, że widzieli Jezusa, że On żyje. Cóż za skandaliczne wypowiedzi. Z jakichś powodów wielu okazywało niepokój. Zagłada jest zagadka. Zagadka Jezusa była prawdziwą łamigłówką. Kim rzeczywiście był ten człowiek? Czy był zwodzicielem? Czy był erudytą? Czy był zapaleńcem próbującym zmienić społeczeństwo? Czy może zawiódł oczekiwania ludzi? A może rzeczywiście był Bożym prorokiem? A może był kłamcą wszechczasów, który innym obiecywał niebo, a sam został powieszony na krzyżu jako przestępca? Może był tym, za kogo się uważał, Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Dla niektórych było jasne, temat Jezusa musi zostać rozwiązany. Lecz jak? Aż do dzisiejszego dnia pozostaje ważny i aktualny. Natomiast inna sprawa nie podlegała dyskusji. Jezus czynił cudowne rzeczy. Był sprawcą niepospolitych wydarzeń. Cuda, znaki, potężne czyny, wprawiające ludzi w osłupienie. Ci, którzy doznali Jego pomocy, poświadczali, Jezus był inny. Inny niż wszyscy pozostali ludzie. Czy Jezus rzeczywiście zmartwychwstał? Żaden człowiek nigdy tak bardzo nie poróżnił ludzi w ocenie swojej osoby jak Jezus. Jedni kochają Go gorąco całym sercem, inni nienawidzą. Większość, słysząc imię Jezus, śpiesznie zmienia temat rozmowy. Dlaczego? Gdyż dotyka on osobiście ich sumień. Zastanawiające. Nikt nie wywołał nigdy tylu kontrowersyjnych reakcji jak Jezus. Chrystus zawsze trafiał w sedno sprawy. To, co mówił, było prawdą. Znał ludzi jak nikt. Będąc z Nim, każdy znał swoje miejsce, tu albo tam. Coś jednak było niezwykle szczególne. Tam, gdzie przebywał, natychmiast przychodzili do Niego biedacy, chorzy, obłąkani, ludzie w potrzebie. Jezus dla Jego zwolenników imię to brzmiało jak muzyka, jednak dla większości Jego przeciwników jak prowokacja. Dlaczego właściwie pisze się o kimś aż do znudzenia, jeśli ten rzekomo nie powinien żyć? Dlaczego tak wiele książek pisze się o rzekomo nieżyjącym Jezusie, podczas gdy miliony mówią, że On żyje? Dlaczego ciągle na nowo filmuje się historię Jego życia? Dlaczego Jego osoba wypełnia całe strony czasopism, jeśli niektórzy uważają, że On nigdy nie istniał? Co właściwie fascynuje w Jezusie, Jego wroga i przyjaciela? Jezu, kim Ty właściwie jesteś? Jedynie logiczną konsekwencją jest Jezus Chrystus. Religia jest wiarą w coś. Bycie chrześcijaninem przeciwnie jest ścisłym związkiem swojego życia z Jezusem. Żydowski historyk Józef Flawiusz. W 90 roku naszej ery pisał o Jezusie w swoim dziele pod tytułem Stare wieże. W tym czasie żył Jezus, mąż pełen mądrości. Jeśli w ogóle można o nim powiedzieć, że był człowiekiem. Czynił rzeczy zdumiewające. Był nauczycielem ludzi, którzy przyjmowali jego prawdy. Przyciągnął do siebie wielu Żydów, a także pogan.
z powodu oskarżenia wielu znamienitych Żydów, Piłat skazał go na śmierć krzyżową. Jego naśladowcy pozostali mu wierni, ponieważ Pan ukazał im się trzeciego dnia po śmierci, jak głosili o tym i o tysiącu innych rzeczach Boży prorocy. Inne pozabiblijne źródła także świadczą o życiu Jezusa, na przykład rzymski historyk Tacyt, Sueton, znamienity urzędnik cesarza Hadriana, Plinius Secundus, rzymski namiestnik w Bityni w Azji Mniejszej. Napoleon, prowadząc wojny, zdobył połowę Europy, siał strach i trwogę. W końcu swojego życia w pamiętnikach pisał: przy pomocy mojej armii generałów nie byłem w stanie przez ćwierć wieku zawładnąć jednym kontynentem, a Jezus przez tysiąclecia zdobywa bez broni narody i kultury. Czy Jezus chciał zmienić świat? Nie. Przecież On sam powiedział: moje królestwo nie jest z tego świata. Jana 18:36. Gdyby Jezus zechciał się dobrze zaprezentować na ziemi, pojawiłby się jako wielki wódz, zdobyłby dla siebie świat, byłby królem urodzonym w pałacu. Jednak historia jego narodzin jest całkiem inna. Wzbudzający litość żłóbek pośród osłów i wołów w małym miasteczku Betlejem w najuboższych warunkach? Pytania. A jednak Jezus niepostrzeżenie wywarł wpływ na wydarzenia świata. Przez oddziaływanie Jego Bożej nauki i rewolucyjnego zwiastowania o miłości i Bożym miłosierdziu przyniósł uzdrowienie, ratunek i życie wieczne wielu ludziom. Najpierw w Izraelu, a następnie na całym świecie, aż po dzień dzisiejszy. Objawienie Boże w Izraelu, a następnie na całym świecie. Objawienie Boże w Izraelu, osoba Jezusa Chrystusa i Pismo Święte są zawsze ze sobą związane. Jezus Chrystus jest Bożym ratunkiem dla beznadziejnie zgubionego świata. Aby to zauważyć, konieczne są oczy, które otworzyć może jedynie Bóg. Wszyscy, którzy śmieją się z Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa, zaprzeczając Jego istnieniu, powinni wiedzieć, co mówi o nich Biblia. Ludzie, którzy wypowiadają słowa "nie ma Boga", Psalm 14:1, błądzą bez sensu. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Mateusza 11:25. W wieczności Bóg nie zapyta Ciebie i mnie, do jakiego należeliśmy Kościoła. Tylko jedno będzie się liczyć: czy znaleźliśmy odpuszczenie swoich grzechów w Jezusie. Ben Hur. Wielki sukces, bestseller. Film, który na całym świecie ujął miliony widzów. W moim życiu wszystko uległo zmianie, kiedy Pan Jezus wziął je w swoje ręce. Dopiero teraz wiem, co oznacza być błogosławionym. Generał L. Walace podczas podróży pociągiem spytał znanego ateistę i rozmawiał z nim o różnych sprawach, m.in. o bezsensowności chrześcijaństwa. Walace czuł się zaszczycony, kiedy jego rozmówca powiedział: Pan jest wykształcony, inteligentny. Dlaczego właściwie nie napisze Pan książki, w której udowodni, że chrześcijaństwo jest bezsensowne, a Jezus Chrystus nie żył na ziemi? To byłby przebój. L. Walace wziął się do pracy. Był zafascynowany myślą o tym, że
stanie się sławny, przez długie lata gromadził materiały do swojej nowej książki. Napisał już wiele rozdziałów, kiedy zrozumiał, że Jezus rzeczywiście żył. Poczuł się jakby rażony piorunem. Przekonał się, że Jezus nie był zwykłą postacią historyczną. Jako 50-letni mężczyzna po raz pierwszy w życiu uklęknął na kolana, aby się modlić. Prosił Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, o ratunek i powierzył mu całe swoje życie. Po tym przeżyciu postanowił przepisać 4 rozdziały swojej książki, w sensie napisać je na nowo. Na podstawie tego materiału powstał bestseller Ben-Hur, który stał się później wielkim filmowym sukcesem. Tak więc generał El Valace stał się robiącym wrażenie przykładem radykalnej zmiany, jeśli chodzi o postawę wobec osoby Jezusa Chrystusa. Ludzkie oko nie jest w stanie zauważyć Boga. Nie znajdzie się Go, szukając jedynie racjonalnych wytłumaczeń. Boga można zobaczyć jedynie oczami wiary, które On musi wcześniej otworzyć. Widzimy to w Efezjan 1:18. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mateusza 5:8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I ciągle piszą skandaliczne. W czasopismach i ilustrowanych magazynach można znaleźć wypowiedzi skierowane przeciw żywemu Kościołowi, chrześcijaństwu i wierze w Jezusa. Wszystko, co chrześcijańskie, odrzuca się jako ubogie duchowo. Produkt nienaukowych dowodów. Rzecz nie dzisiejszą. Zamiast zająć się ważnymi i istotnymi dla życia problemami, polemizuje się na błahe, zastępcze tematy. Uważa się, że twierdzenie wtedy można obalić, jeśli ma się dowód przeciwny. Dlatego wszelkimi sposobami podważa się biblijne prawdy, nawet kłamstwem. Jednak wielu krytyków połamało sobie zęby na słowach Jezusa. Jezus powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Mateusza 24:35. Naturalnie chrześcijaństwo i niektórzy jego oficjalni przywódcy są winni utraty zaufania w jego słowa. To, co uczyniono Ewangelii, dobrej nowinie o Jezusie, jest straszne. Te wiele rzeczy, które działy się rzekomo w imieniu Boga, budzą przerażenie. Hańba religijnych wojen, inkwizycja, podczas których całkowicie niewinni ludzie stracili życie. Nie wszędzie, gdzie się mówi o chrześcijaństwie, jest obecny Chrystus. Kiedy stałem się chrześcijaninem, z mojej duszy spadł ogromny ciężar. Poczucie winy znikło. Teraz dopiero wiem, co oznacza beztroski śpiew. Nie ma kogoś innego takiego jak Jezus, który by mógł diametralnie zmienić czyjeś życie. Nic dziwnego. Dlaczego tak niewielu ma odwagę przyznać się do tego, że Pismo Święte jest dla nich całkowitym autorytetem? Dlaczego tak wielu odwraca się od chrześcijaństwa? Dlaczego tak często ludzie podczas chrześcijańskich kazań siedzą jak na gwoździach? Dlaczego nie dociera do nich żywe Słowo Boże? Gdzie dzisiaj zasady biblijne wywierają jeszcze wpływ na wiarę i życie? Tam, gdzie jasno zwiastowany jest Jezus Chrystus i Jego Słowo, ludzie zaczynają ufać. Czy ludzie odróżniają jeszcze dzisiaj pojęcie tak zwanej kultury chrześcijańskiej od tego, co Bóg mówi w Piśmie Świętym? Jeśli kościoły lub chrześcijańskie społeczności opuściły fundament Słowa Bożego, straciły tym samym swój autorytet, zeszły na manowce, stały się niewiarygodne, ośmieszają się. Jeśli całkowicie otwierają się na ducha obecnego czasu, materializm, zainteresowanie magią, czy nie stają się wtedy ślepcem prowadzonym przez ślepych przywódców? Kościół, który ma być dla świata, staje się światowym kościołem. Zamiast być światłem umożliwiającym ludziom orientację w tym świecie, staje się błądzącą gwiazdą.
Kiedyś myślałem, że chrzest czyni człowieka chrześcijaninem. To była fatalna pomyłka. Biblia mówi jasno, chrześcijaninem staje się przez pokutę i wiarę i osobiste oddanie się Jezusowi Chrystusowi. Natomiast zbawionym staję się przez uwierzenie Jezusowi. Biblia, wspaniała księga. Unikalna, niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. Mój los mogę znieść, mój los mogę znieść, ponieważ jestem przez Jezusa pocieszony, zrozumiany i umiłowany. W jej centrum, w centrum Biblii, znajduje się osoba Jezusa Chrystusa. Jej światło podobne jest do światła morskiej latarni podczas burz występujących w historii świata. Jest ona oazą dla wielu zagubionych na pustyni. Nie ma się co dziwić duchowej obojętności i tysiącom błędnych nauk, skoro ignoruje się Biblię. Jezus Chrystus i Biblia są ze sobą nierozerwalnie złączeni. Jeśli się ją czyta, odczuwa się powiew świeżości, słyszy się Boży głos. Oddziaływanie Biblii jest wyraźne, jest ona suwerenna, albo się jej poddajemy, albo odrzucamy. Co powinniśmy wiedzieć o Biblii? Powstawała ona w okresie 1600 lat, od 1500 roku przed Chrystusem do 100 roku po Chrystusie. Pisało ją około 40 autorów. Byli nimi królowie, pasterze, rybacy, kapłani, urzędnicy państwowi. Zawartość 66 ksiąg, około 1300 stron. Temat: historia zbawienia ludzkości przez Boga. Temat Biblii to historia zbawienia ludzkości przez Boga. Centralna postać: Jezus Chrystus. Cecha charakterystyczna: inspirowana przez Ducha Świętego, pisana przez świętych proroków z polecenia Bożego, zachowana przez Niego w cudowny sposób, w niezmienionej formie, w niezmienionym stanie, bezbłędna, nie zawiera sprzeczności. Aż do dzisiejszego dnia przetłumaczona została na tysiące języków. Przez miliony jest czytana i umiłowana. Książki godne polecenia to Tak powstała Biblia, Co mówi Biblia o Jezusie? Dokonaj interesującego odkrycia. W Starym Testamencie określenia dotyczące Boga, Jego tytuły i cechy są identyczne jak tytuły Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Z tego wynika niezbity dowód na to, że Jezus Chrystus jest Bogiem. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, jak mówi 1 Jana 5:20. Poniżej zestawienie kilku wybranych fragmentów Starego Testamentu, które proroczo wskazują na Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wypełnienie ich znajdujemy w Nowym Testamencie. Na przykład przyjście Jezusa, Jego narodzenie, Izajasza 9, Izajasza 7, wypełnienie Łukasza 1. Łukasza 2, miejsce narodzenia Michała 5, wypełnienie Mateusz 2. Ucieczka do Egiptu Ozeasz 11, wypełnienie Mateusza 2. Jego zadanie Izajasza 59, wypełnienie Marka 10, Rzymian 3. Jego cuda Izajasza 35, Izajasza 46. Przepraszam, Izajasza 42.
wypełnienie Mateusza 11:5 i Łukasza 18. Łukasza 18. Jego prześladowanie i odrzucenie, Psalm 56 i Psalm 69. Wypełnienie Mateusza 26 i Łukasza 19. Sprzedanie przez Judasza za 30 srebrników, Zachariasza 11 i Psalm 55 oraz Psalm 24. Wypełnienie Łukasza 22. Mateusza 26, Mateusza 27. Fałszywe oskarżenia, Psalm 109. Wypełnienie Mateusza 26. Wyszydzanie Pana Jezusa, Psalm 22. Wypełnienie Mateusza 27, Łukasza 23 i ukrzyżowanie, Psalm 22. Wypełnienie Mateusza 27. Jego wcielenie, jego rasa semicka, jego naród, jego pochodzenie i tak dalej. Ratunek Mateusza 1, przebaczenie Mateusza 26, wykupienie 1 Koryntian 6:20. Usprawiedliwienie, Dzieje Apostolskie 13, oczyszczenie, 1 Jana od 1, Hebrajczyków 9 rozdział, pojednanie, Kolosan 1, przebłaganie, Hebrajczyków 2, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jego życie na ziemi, Hebrajczyków 5, Rzymian 8:3, modlitwa za wrogów, Psalm 109, wypełnienie Łukasza 23. Wołanie na krzyżu, Psalm 22, wypełnienie 19, Jana 19. Śmierć pośród złoczyńców, Izajasza 53, wypełnienie Łukasza 23. Rzucanie losów o odzienie, Psalm 22, wypełnienie Jana 19. Kość jego nie będzie złamana, Psalm 34, wypełnienie Jana 19. Przebicie boku, Psalm 22, wypełnienie Jana 19. Dobrowolna śmierć, Psalm 40, wypełnienie Jana 10. Zastępcze cierpienia, Izajasza 53, wypełnienie Mateusza 8. Jego zmartwychwstanie, Psalm 16, wypełnienie Jana 20. Wniebowstąpienie, Psalm 68, wypełnienie Dzieje Apostolskie 1. Powtórne przyjście, Zachariasza 12, wypełnienie nastąpi w niedługim czasie, Objawienie 19 i 20. Jezus Chrystus jest Bogiem. Wiele miejsc biblijnych ukazuje tę cudowną prawdę. Proszę przeczytać na przykład Jana 1:1, 1 Jana 5:20, Rzymian 9:5, Hebrajczyków 1 od 8 do 10, Tytusa 2:13, Jana 10:30, Jana 14:9. Przepowiednie o Jezusie Chrystusie w Starym Testamencie i ich wypełnienie w Nowym Testamencie. Przepowiednie. Życie i dzieło Chrystusa. Jemu należy się chwała przed wiekami, teraz i na całą wieczność. Jana 17:5. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Hebrajczyków 13:8. Który był, który jest. Alfa
i Omega, objawienie 22:13. Chrystus od wieczności, Słowo w 1 Jana 1:3, El Shaddai, Bóg Wszechmogący, 1 Mojżeszowa 17:1, Jahwe w Starym Testamencie objawiony pod tym imieniem, Chrystus staje się człowiekiem, Narodzenie Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus, Narodzenie Jezusa Chrystusa, grób, w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. 2 Koryntian 5:19. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 2 Koryntian 5:21. Wieczność, stworzenie. Stworzenie świata oraz człowieka, 1 Mojżeszowa. Upadek człowieka, 1 Mojżeszowa 3. Wypędzenie z ogrodu, Eden. Potop, Arka Noego, 1 Mojżeszowa 6-9. Wieża Babel, 1 Mojżeszowa 11. Izrael w Egipcie, 2 Mojżeszowa od 1-11. Wyjście z Egiptu, 2 Mojżeszowa od 12-13. Nadanie zakonu, 2 Mojżeszowa 20. Wędrówka przez pustynię. Historia Izraela, królowie północy. Nowy Testament, Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. 1 Piotra 2:24. Nazajutrz ujrzał Jezusa, którego idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jana 1:29. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, 1 Mojżeszowa 6:5. Służba Jezusa prorocka. I kapłańska. Życie i dzieło Jezusa Chrystusa, który przyjść ma, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. 1 Koryntian 15:28. Pan Jezus Chrystus, Król Królów i Pan Panów, wykupieni w chwale Pana. Pan Jezus Chrystus, Król Królów, Pan Panów, przyjście Pana Jezusa w mocy i chwale, o czym mówi Zachariasz 14:4, Mateusza 24, na Oliwną Górę. Jezus Chrystus rządzi jako Król później, aż do momentu Wielkiego Białego Tronu. Sąd Ostateczny, który będzie opisany, jest opisany w objawieniu 20:11-15 oraz w 2 Piotra 3:7. I później nowe niebo i nowa ziemia. 1 Piotra 3:13, objawienie 21:1. Wieczna śmierć, jezioro ogniste, objawienie 20:10-15. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego, objawienie 20:15. I tutaj czas 1000-letniego Królestwa Pokoju, Izajasz 11, Michałasz 4, objawienie 20. Napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego Królestwa i chwały. 1 Tesaloniczan 2:12. Teraz moment rozstrzygnięcia, miejsca, w których można o tym przeczytać. Biblia mówi,
A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Dzieje apostolskie 16:31. I tutaj jest taki schemat. Droga życia, Jezus Chrystus, drzwiami łaski i przebaczenia każdego, kto wierzy. Dzień Zielonych Świąt, wylanie Ducha Świętego, Dzieje apostolskie 2. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 Tesaloniczan 4:13-18. Pochwycenie wierzących, powtórne przyjście Jezusa, czas Antychrysta, 1 Tesaloniczan 2, 1 Tesaloniczan 2, Daniela 7:7, Objawienie 13:1-17:3. Boże sądy, Objawienia 4-19. Wielki ucisk dla Izraela. Fascynacja Jezusem. Nikt tak nie zmienił świata jak Jezus. Jezus żyje, On naprawdę istnieje. Widok na jezioro Genezaret. Jezus zwiastował słowo z wielką mocą. Interesujące. 90% naszych praw znajduje swe oparcie w Biblii. Wywarła ona także silny wpływ na kulturę wielu narodów. Dotyka problemów małżeńskich, rodzinnych. Mówi o godności człowieka, ochronie środowiska, pomocy socjalnej. Wskazuje na znaczenie porządku publicznego i ochrony życia. Jezus całkowicie identyfikował się z wypowiedziami zawartymi w Biblii. Był więc transformacją Słowa Bożego. Przez Niego jesteśmy w stanie zrozumieć Boga i Jego bezgraniczną miłość do ludzi. Dlatego Jezus przyszedł do nas, stał się takim człowiekiem jak my. Można go było widzieć i dotykać. Jednak on był bez grzechu. On był uosobieniem Słowa Bożego. Bóg, którego można było dotykać. Dokładnie tak mówi Biblia. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę. 1 Jana 1,14. Przez Jezusa Bóg przemawiał do nas po ludzku, ale jednocześnie po Bożemu. List do Hebrajczyków, 1 rozdział 2 werset, mówi: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Jezus mówił wyraźnie i zrozumiale. Ci, którzy interesują się nauką, wiedzą, że jeśli chce się dowieść słuszności jakiegoś twierdzenia, uwzględniając założenia, zawsze dochodzi się do wiadomego wyniku. Jeśli na przykład zetkniemy ze sobą nieizolowane przewody, plus i minus przewodzące prąd, nastąpi krótkie spięcie. Nie będzie miało znaczenia, w jakim się to stanie kraju, o której godzinie i w jakich okolicznościach. Skutek będzie zawsze taki sam. Doznamy siły działania elektryczności. Byłoby skrajną głupotą, aby przez ignorancję zaprzeczać prawom elektryczności. Tak samo jest z Jezusem. Twierdzenie, że Jezus żyje i można go osobiście poznać, jest w każdym czasie oczywiste. Przez stulecia ludzie, którzy wierzyli w Niego, zawsze doświadczali, że On ratuje, zbawia, zachowuje od złego, uwalnia, czyni całkowicie nowym stworzeniem. Doświadczają oni zwycięstwa nad grzechem, nad wszelką ciemnością. Jezus jest realny. On żyje. Dawniej, dzisiaj. Można Go osobiście spotkać. Żałuję, że wcześniej nie oddałem życia Panu Jezusowi. Przeżycia. Sebastian. Przeżycia Sebastiana. W wieku 13 lat byłem członkiem pewnej bandy. Haszysz, piwo i mocne używki dodawały mi zawsze tak zwanego kopa. Często brałem udział w kłótniach i bójkach.
Następnie zawsze to samo. Zawiadomienie, postępowanie sądowe, kara dla nieletnich, paka, często i jedynie kara pieniężna, bez skutku. Przeciwnie, zacząłem dokonywać włamań. Kradłem wszędzie. Okropne. Potem przeżyłem straszny wypadek. Nie wyrobiliśmy na zakręcie. Zatrzymaliśmy się na słupie telefonicznym. Jeden z nas zginął. Byłem w szoku. Po pobycie w szpitalu szukałem pracy. Pracowałem tu i tam. W końcu pojawiła się wspaniała myśl. Będziemy grać. Założymy grupę muzyczną. Z powodu ciągłych party uzależniłem się od alkoholu. Byłem długo w nałogu. Po prostu katastrofa. Moim ukrytym sprzymierzeńcem był alkohol i narkotyki. Byłem w takim stanie, że nie potrafiłem przeliterować swojego nazwiska. W wieku 26 lat byłem skończony. Utuczony piwem ważyłem 100 kg. Miewałem delirium. Widziałem straszne zjawy i zwidy. To było piekło. W tym czasie ktoś opowiadał mi o Jezusie. Powtarzano mi ciągle, że Jezus żyje i mnie kocha. Głęboko w moim wnętrzu odczuwałem, że ludzie ci mieli rację. Słowa te trafiały w moje serce, jak strzały. I wtedy uchwyciłem się wiarą Jezusa. Ostrożnie zacząłem analizować swoje życie, aż do momentu, kiedy wszystko postanowiłem położyć na jedną szalę. Zauważyłem swoje grzechy, swoją winę i prosiłem Pana Jezusa o przebaczenie. Moje postanowienie brzmiało jasno. Jeśli moje życie ma mieć jakiś sens, to musi ono odpowiadać Jezusowi. I rzeczywiście On mnie dotknął. Wyprowadził mnie z nałogu alkoholizmu i narkotyków. Od razu poczucie winy znikło. Moje serce wypełniły radość i miłość. Miłość i Boża miłość zmieniły mnie całkowicie. Teraz szczęśliwie się ożeniłem, mam trójkę dzieci. Przyszłość spoglądam z nadzieją, gdyż Jezus przejął nasze życie w swoje ręce i prowadzi nas. Sebastian. Jasno świecące prawdy. Ludzie ze wszystkich warstw społecznych doświadczyli konkretnych przeżyć. Ich życie zostało zmienione w sposób, którego nie wyobrażali sobie wcześniej. Tam, gdzie wcześniej panowała beznadzieja, a serce wypełniał strach przed przyszłością, teraz panuje otucha, czyste sumienie i prawdziwa radość życia. Zapomnij więc o wszystkich fałszywych obrazach, które opowiadano ci o Jezusie. Jezus powiedział, ja jestem drogą. Ewangelia Jana 14:6. Jeśli ktoś uwierzy Jezusowi, tego życie nabiera sensu. Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Ewangelia Jana 8:12. Jeśli ktoś uwierzy Jezusowi, ten nie będzie się błąkał beznadziejnie w ciemności. Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia. Ewangelia Jana 6:35. Jeśli ktoś uwierzy Jezusowi, tego głód zostanie zaspokojony. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Ewangelia Jana 14:6. Jeśli ktoś uwierzy Jezusowi, tego fundament będzie niewzruszony. Jezus powiedział, ja jestem drogą. Ewangelia Jana 14:6. Jeśli ktoś uwierzy Jezusowi, ten pewnie dojdzie do celu. Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem. Jana 10:11. Jeśli ktoś uwierzy Jezusowi, ten dozna Jego cudownej opieki. Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstanie. Jana 11:25. Jeśli ktoś uwierzy Jezusowi, ten nie musi się bać śmierci. Jezu, nikt nie jest taki jak Ty.
Święty, czysty, bez grzechu, sprawiedliwy, pełen miłości, miłosierny, wierny, pełen dobroci, wszechmocny. Prawy, również ci, którzy Go najbardziej nienawidzieli, musieli wyznać. Jezu, Ty jesteś niepowtarzalny, cudowny, wspaniały. Jezus to nie mit ani legenda. To nie wymyślony, legendarny bohater, jakim był na przykład Wilhelm Tell. Jezus Chrystus jest żywym, prawdziwym Panem, doświadczonym we wszystkim, podczas gdy założyciele różnych religii poumierali, Jezus żyje. Jest wiecznie żywym Bogiem. Jezus nieporównywalny z nikim, cudowny, czy jest cecha odpowiadająca naszym pragnieniom, która nie charakteryzowałaby Jezusa? Nie ma takiej. Jezus miłością. On kocha ludzi, gdyż oni są Bożym stworzeniem. Bez różnicowania każdego, bez wyjątku. Takimi, jakimi są. Z serca, szczerze. Ewangelia Jana 15, 9 i 13. Jezus cierpliwością. Cierpliwy w słuchaniu i znoszeniu nas. Przy Nim odczuwamy, że zajmuje się naszymi najintymniejszymi problemami i troskami. Jana 4, rozdział od 1 do 26. Jezus świętością. On był bardzo wymagający, kiedy chodziło o chwałę Boga, Jego niebiańskiego Ojca. Wystąpił przeciwko tym, którzy z domu Jego Ojca uczynili targowisko. Jego święta osobowość wywoływała takie wrażenie, że ludzie przychodzili do Niego z czcią. Jana 2, rozdział 13-22. Jezus troszczący się. Na krzyżu oglądamy to bardzo wyraźnie. Podczas godzin odejścia ze świata myślał także o swojej matce, chociaż Jezus niewypowiedzianie cierpiał, zatroszczył się o nią, co widzimy w Jana 19:25-27. Jezus wspaniałomyślny. Ludzie szli za Jezusem. Wszędzie, gdzie przyszedł, gromadziły się tłumy. Słuchano Go z zainteresowaniem. Karmił tysiące chlebem. Nikt nie wracał głodny do domu. Jana 6, rozdział od 1 do 15. Jezus współczujący. Kiedy ludzie tkwili w głębokim grzechu, nie pokazywał na nich palcem. Grzesznicy wzbudzali w Nim współczucie. Kłamca, cudzołożnik, opryszek. Pan znał ich serca i niedolę. Niekiedy płakał z powodu nich. On uwalniał ludzi z mocy grzechów. Łukasza 19, rozdział od 1 do 10. Jezus pełen subtelności. Ludzie nie wzbraniali się przed ujawnieniem Mu wszelkich swoich tajemnic i trosk. Przebywanie z Nim było dobrodziejstwem. On był subtelny i na wszystko reagował inaczej niż ludzie. Jego postępowanie było pełne miłości i taktu. Także dzieci szukały Jego bliskości. Łukasza 8, rozdział 40-48. Jezus, Boże zmiłowanie. Wszędzie, gdzie Jezus się pojawił, uzdrawiał chorych, zajmował się ich cierpieniem, litował się nad każdym będącym w potrzebie. Ciągle oglądał ludzi w ich bezsilności. Okazywał zmiłowanie z powodu ich strwożonych serc. A tam, gdzie błądzili bez celu i byli jak owce bez pasterza, przygarniał ich. Mateusza 9, rozdział 36, werset. Jezus dobrocią. Często spotykał całkowicie zalęknionych ludzi, którzy opowiadali Mu o swoich troskach. Oczekiwali pomocy, przyjaznego słowa, zrozumienia. Jego słowa były jak świeża woda na ich wyschnięte serca. Jego postać promieniała dobrocią. Przychodzili do Niego ludzie odrzuceni przez wszystkich. Marka, pierwszy rozdział, 40-45. Jezus przebaczeniem. On widział ludzkie serca, myśli ludzi. Nigdy nie czynił nikomu wymówek z powodu słabości czy błędów. Jednak osądzał grzechy. Kto wyznał Mu szczerze swoje winy, temu przebaczał i odsyłał z głęboką radością w sercu. Łukasza 5, rozdział 17-26.
Jezus Chrystus tak, inny niż wszyscy ludzie. Jezus podarował mi więcej, niż mogło mi się przyśnić. Ty miłujesz nawet wtedy, gdy inni tylko nienawidzą. Ty okazujesz miłosierdzie tam, gdzie my okazujemy jedynie zło. Ty chwalisz, gdy my szukamy jedynie błędów i słabości. Ty darujesz pokój, kiedy my rozsiewamy nienawiść. Ty oddajesz swoje życie, podczas gdy my ubóstwiamy swoje pyszne ja. Bez nadziei. My, ludzie, zostaliśmy na skutek grzechu oddzieleni od Boga na wieki i niepojednani zdążamy na potępienie. Jednak Bóg nie zamierzał nas potępić. Jego miłość cierpiałaby niewypowiedzianie. Bez ratunku. Żadne nasze najlepsze uczynki i żadne nasze wysiłki nie mogą nas zbawić. Dlatego przyszedł Jezus, bezgrzeszny, musiał ponieść karę za nasze grzechy ze strony świętego Boga, na którą myśmy zasłużyli. Dlatego Jezus stał się jedyną drogą ratunku dla nas, nie mających nadziei ludzi. Jezus. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3:16. Krzyże mówią o zwycięstwie Chrystusa. Jezus na krzyżu. Szczyt Bożej miłości. Jezus zmartwychwstał. On jest zwycięzcą nad grzechem, śmiercią i diabłem. Wejście do grobu wykutego w skale. Łukasz, rozdział 22 i 23. Nie, to nie było niepowodzenie. Lecz cudowny Boży plan ratowania człowieka. Nie było to godne pożałowania położenie, lecz wspaniały triumf. Jezus przyszedł na ziemię, aby wyratować nas od strasznego potępienia i piekła. Dlatego przebłagał Boga na krzyżu za nasze grzechy, abyśmy nie byli za nie osądzeni. Kiedy Jezus niósł na sobie nasze grzechy, uderzył go święty Boży gniew. Ludzie złamali wszystkie Boże przykazania bez wyjątku. Jednak zastępcza ofiara Jezusa na krzyżu przyniosła nam pokój z Bogiem. Przelana krew Jezusa oczyszcza każdego człowieka, który szczerze pokutuje za wszystkie swoje grzechy i przewinienia. Wykonało się. Najwspanialsza, zwycięska proklamacja, jaka kiedykolwiek została obwieszczona. Wykonało się. Jana 19:30. Łukasz, rozdział 24. Nie, Jezus nie pozostał w grobie. Zmartwychwstał trzeciego dnia. Żyje, ponieważ On żyje, każdy, kto Mu wierzy, otrzymuje życie wieczne. Przez osobistą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa mamy udział w triumfie Jego zmartwychwstania. W mocy tego zmartwychwstania zagwarantowane nam zostało zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem. A co z założycielami różnych religii? Czy nie pociągnęli wielu ludzi za sobą, gdzie oni są dzisiaj? Umarli tak jak inni ludzie. Byli normalnymi śmiertelnikami, którzy musieli zakończyć swoje życie, lecz Jezus żyje. On powiedział o sobie samym. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. Objawienie, 1 rozdział 17:18. Dwie drogi, dwa cele. Do nas należy wybór, śmierć wieczna, życie wieczne. Wybierz życie. Uchwyć się ratującej dłoni Jezusa. Dokonaj właściwego wyboru. Po pierwsze, uznaj przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem, który zasłużył na Boży gniew. Po drugie, wyznaj Mu swoje grzechy w modlitwie. Proś Go o przebaczenie.
Po trzecie, przyjmij we wierze Jego przebaczenie jako dar. Przelana krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Oprzyj się na Słowie Bożym. To, co Jezus obiecał w swoim Słowie, spełni się. On jest prawdą, nie kłamie. Jezus powiedział, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Mateusza 7, rozdział 13-14. Modlitwa. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana 1:9. W ostatniej godzinie życia będzie liczyło się tylko to, czy należę do Jezusa. Wszystko inne nie będzie miało znaczenia. Porozmawiaj z Bogiem w modlitwie tak zwyczajnie jak przez telefon. W modlitwie możesz przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. On dotrzymuje słowa. Jeśli się do Niego zwrócisz, wysłucha Cię. Poszukaj cichego miejsca, gdzie bez zakłóceń będziesz mógł z Nim porozmawiać. Możesz Mu o wszystkim powiedzieć, na przykład: Panie Jezu, dzięki Biblii poznałem, że jestem zgubionym grzesznikiem. Potrzebuję Ciebie. Wyznaję Ci moje grzechy i winy. Dotychczas moje życie było w moich rękach. Przebacz mi, proszę, moje kłamstwa, nienawiść, zazdrość, brak miłości, nieprawość, niemoralne prowadzenie się. Wyznaj Mu wszystko, co Cię obciąża. Ubolewam nad wszystkim i żałuję ze szczerego serca. Oczyść mnie z moich grzechów, przebacz mi. Twoja krew lała się na krzyżu także za mnie. Ty bądź teraz Panem mojego życia. We wszystkim zmień moje życie tak, jak podoba się Tobie. Przed Tobą otwieram moje serce. Zajmij, proszę, pierwsze miejsce w moim życiu. Uczyń mnie swoim dzieckiem. Ty obiecałeś, każdy, kto do Ciebie przychodzi, staje się dzieckiem Bożym. Jana 1, rozdział 12, werset. Ponieważ Ty dotrzymujesz swojego słowa, wierzę, że stałem się Twoim dzieckiem. Pragnę całkowicie polegać na Twoich przyrzeczeniach. Oczyść mnie także ze wszystkich grzechów, których teraz nie pamiętam i nie jestem świadomy. Wybacz, że byłem zabobonny, że zajmowałem się magią, okultyzmem i przepowiedniami. A teraz przez imię Jezus stałem się wolny od szatana i chcę zerwać z wszelką ciemnością i wszystkim, co wiązało moje ciało, ducha i duszę. Panie Jezu, przejmij teraz kierownictwo w moim życiu. Tobie pragnę służyć i za Tobą. Dokądkolwiek mnie poprowadzisz. Amen. Zastanów się nad swoim życiem. A teraz? Po pierwsze, każdego dnia dziękuj za swoje zbawienie, za przebaczenie, za życie wieczne. Dziękuj za to, że jesteś teraz dzieckiem Bożym, gdyż Bóg obiecał Ci to w swoim Słowie. Kolosan 1:12. Po drugie, powiedz innym o tym, że Twoje życie należy teraz do Pana Jezusa. Wyjaśnij innym, w jaki sposób można znaleźć drogę do wiecznego zbawienia. 1 Tesaloniczan 1:8-10. Po trzecie, ciesz się. Masz ku temu powód, gdyż Twoje życie zmierza w kierunku jasnej, wiecznej i wspaniałej przyszłości. 1 Koryntian 2:9. Po czwarte, społeczność z wierzącymi jest ważna. Przyłącz się do zgromadzenia wiernych zasadom Biblii, które wskaże Ci Pan. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 42 werset. Na podstawie Twojego wyznania wiary daj się ochrzcić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bóg tego oczekuje. Biblia mówi,
ci, którzy przyjęli słowo, dali się ochrzcić. Dzieje apostolskie 2:41. Codziennie czytaj Biblię, ona doda ci odwagi, nowej siły, umocni cię, wskaże właściwą drogę do wspaniałego celu. Mateusz 4:4. Dzieje apostolskie 17:11. Po szóste, żyj według Bożych przykazań, przez to dowiedziesz, że miłujesz Boga i będziesz przykładem dla innych. Opłaca się być posłusznym Bogu. On obficie błogosławi. Rzymian 12:1-2. Nawet jeśli spotkają cię poważne problemy, wiedz, że Pan Jezus wszystko dobrze uczyni. Wiara zależy od wzrostu. Jezus przyjdzie znowu. Jest to fakt wywołujący radość. On obiecał: oto przyjdę wkrótce, objawienie 22:7. Dzień Jego przyjścia jest bliski, znaki obecnego czasu dowodzą, że przepowiednie Jezusa spełnią się. Przeczytaj Ewangelię Mateusza, rozdział 24 i Ewangelię Łukasza, rozdział 21. Przebieg przyszłych wydarzeń. Najpierw Jezus Chrystus przyjdzie po wszystkich tych, którzy stanęli po Jego stronie, którzy należą do Niego i zasnęli pojednani z Nim. Pierwszy do Tesaloniczan 4. On zabierze ich do domu, do nieba, do Bożej wiecznej chwały. Tam nie będzie już cierpienia, nie rozłączy nas nigdy śmierć, nie dotknie nas żadna choroba, tam nie popłynie już łza, nie będzie smutku, ciemność nie będzie już wywoływać strachu. Ciemność nie będzie wywoływać już strachu. To będzie wieczne domostwo. Ojczyzna wszystkich wykupionych dzieci Bożych. Czytamy o tym w objawieniu 21. Można też zerknąć na stronę 28-31. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, werset 9. Następnie Pan Jezus przyjdzie raz jeszcze z wierzącymi, aby dokonać sądu nad wszystkimi bezbożnikami, nad żywymi i umarłymi. Czytaj Rzymian 2:5. Wszyscy grzesznicy bez wyjątku klękną w strachu przed tym, którego imię brzmi Jezus, Chrystus. Każdy język potwierdzi i wyzna, że ten kiedyś zgardzony Jezus jest Panem, przez co Bóg Ojciec będzie uwielbiony. Wszyscy, którzy Go wyśmiewali i drwili z Niego, spoważnieją na twarzy. Ludzie obojętni, którzy na wzmiankę o Nim wzruszali ramionami, przestraszą się i przerażą. Oni otrzymają słuszną zapłatę, wieczne potępienie. Nie ma dla mnie nic gorszego, jak przebywanie przy łożu śmierci nieodkupionego człowieka. Czy wiesz, gdzie się teraz znajdujesz? Twój czas życia na ziemi jest ograniczony. Śmierć jest zaprogramowana dla każdego z nas. Co jest twoim wiecznym celem? Jaki jest cel twojej podróży? Czy do wiecznej chwały, do Jezusa, czy na wieczne potępienie? Ty dokonujesz wyboru. Czymże jest krótkie życie? Tchnieniem. Dźwiękiem, który rozbrzmiewa na bardzo krótko. Może zrobiłeś karierę, może osiągnąłeś w swoim życiu wiele, jednak bez Jezusa stracisz wszystko. Dlatego podejmij właściwą decyzję. Teraz jest to jeszcze możliwe. Jezus o ciebie zabiega. On mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Objawienie 3:20. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Jana 1:12.